Tak jak widzicie, najpierw gotujemy sobie makaron na rosół i czekamy, aż ten makaron się ugotuje. Ale w międzyczasie, jak makaron się ugotuje, wyławiamy sobie wszystkie marchewki oraz pietruszkę z rosołu i skrajamy sobie te warzywa w pół talarki albo na przykład w talarki, tak jak chcecie, jak uważacie za stosowne. Jak już macie warzywa skrojone, bierzemy sobie teraz trochę natki pietruszki, skrajamy tą natkę pietruszki obojętnie jak, nie musi być wcale, wiecie, drobniutko. Następnie bierzemy troszkę koperku i skrajamy ten koperek tak samo jak natkę pietruszki. Dobra, wszystko pokrojone, więc teraz przecedzamy makaron, płuczemy go pod zimną wodą i odstawiamy na chwilę na bok. Do garnka wlewamy sobie rosół, tyle ile macie napisane. Następnie do rosołu dolewamy wodę z kranu i teraz będziemy dodawać przyprawy. Dodajcie sobie trochę soli, tylko nie za dużo, żeby nie przesolić zupy. Troszkę czarnego pieprzu, troszeczkę suszonego lub świeżego lubczyku. No i teraz czekamy, aż woda zacznie się gotować. Z chwilą, kiedy ta woda zacznie się gotować, dodajemy domowy sos pomidorowy lub kupny, jeżeli takiego nie macie. Następnie dodajemy wszystkie te całe skrojone wcześniej ugotowane warzywa z rosołu oraz całą tą zieleninę, tak jak widzicie. I teraz jest pora, żeby dodać ugotowany makaron. Przechodzimy, kochani, do kolejnej czynności, a mianowicie bierzemy sobie do szklanki, dajemy 2 łyżki gęstej, kwaśnej śmietany i do tej śmietany wlewamy gorącą wodę z zupy, tak jak widzicie. Okay? Wszystko musimy bardzo dokładnie wymieszać, żeby ta śmietana połączyła się ładnie z wodą z zupy. Do tego będzie potrzebne właśnie to ręczne trzepadełko i cyk, lecimy z koksem. Jak sobie już to ładnie wszystko wymieszacie, to teraz bierzemy, wlewamy sobie tą rozmieszaną śmietanę pomalutku do zupy i cały czas, tak jak widzicie, zupę w trakcie mieszamy, tak żeby śmietana się nie zważyła. Jeszcze chwileczkę tak zupę gotujemy przez jakieś 2-3 minuty i gotowe. Zupę nalewamy do talerza czy jakiejś tam miseczki, co macie. Ja jeszcze na sam koniec dodaję sobie świeżej pietruszki, natki pietruszki oraz świeżego koperku, żeby był lepszy smak. I gotowe. Zupa pomidorowa, ekspresowa, w kilkanaście minut zrobiona. Życzę smacznego.